Dzień dobry. Dzisiaj w naszym programie gościmy eksperta do spraw prawa dotyczącego nieruchomości, Wiktoria Kotiuk. Przyjechał do nas prosto z Warszawy, żeby odpowiedzieć na pytania dotyczące naszego nowego produktu, kawalerki na udziałach. Panie mecenasie, czy mógłby Pan mi w prostych słowach określić, czym jest kawalerka na udziałach? Tak, oczywiście, jest to dosyć proste. Kawalerka na udziałach jest to nic innego jak udział w standardowej nieruchomości lokalowej z prawem do wyłącznego korzystania z wyodrębnionej czy wydzielonej w zasadzie części, ponieważ ten lokal w tym przypadku jest tutaj podzielony wskutek zmian lokatorskich na dwie części i każdy z nabywców ma prawo do korzystania z tej swojej wydzielonej części. Czy to jest nowe rozwiązanie w polskim prawodawstwie? Zasadnicze rozwiązanie, które Państwo zastosujecie, nie jest nowatorskie prawnie, w tym sensie, że ono w polskim prawie występowało historycznie. Jego następstwa widzimy do dzisiaj, ale było też stosowane w wielu produktach deweloperskich w co najmniej poprzednich 10 czy kilkunastu latach. Jeżeli chodzi o kwestie historyczne, jest to rozwiązanie sprzed ponad 100 lat, szczególnie w dużych miastach, takich jak Kraków, Wrocław, i głównie dotyczy starych kamienic, gdzie tak naprawdę właśnie właściciele lokali w sensie prawnym są udziałowcami całej nieruchomości gruntowej zabudowanej tą kamienicą z prawem właśnie do korzystania z danego lokalu, lokalu numer 1-2. Jest to tak zwany lokal ze wskazaniem, który w sposób prawny nigdy nie został wyodrębniony. Dlatego mamy abstrakcyjny ułamkowy udział z określonym umownym prawem do korzystania z danej przestrzeni w takiej kamienicy. Natomiast te rozwiązania oczywiście były też wykorzystywane w czasach już obecnych, całkiem niedawno. Szczególnie dotyczyło to zabudowy domami jednorodzinnymi w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, gdzie po prostu sytuacja prawna nie pozwalała na wydzielanie małych działek, co byłoby konieczne do wyodrębnienia poszczególnych budynków. I wtedy mieliśmy sytuację, gdzie była to jedna nieruchomość, jeden grunt, jeden budynek, a nabywcy właśnie nabywali udział w tej nieruchomości, zazwyczaj jedna, druga, z prawem do korzystania z części A, z części B, z prawej strony, lewej strony budynku, więc zasadniczo było to dokładnie to samo rozwiązanie prawne, co w przypadku kawalerek na udziałach. Proszę mi jeszcze powiedzieć, w jakim akcie prawnym możemy znaleźć do tego odniesienie? Czym może się posłużyć klient, żeby wylegitymować się własnością takiego udziału? Tak naprawdę aktem wiążącym jest umowa o przeniesieniu własności, czyli ta umowa finalna, wraz z zawartą z nią umową o sposobie korzystania z rzeczy wspólnej. Natomiast jakby zapisy co do tego, czym jest ta kawalerka na udziałach, jaki jest sposób korzystania z niej, jakie są prawa i obowiązki, w zasadzie odnajdujemy od początku procesu sprzedażowego. Wstępnie jest to opisane w umowie rezerwacyjnej, następnie bardzo dokładnie już jest opisane w umowie deweloperskiej, gdyż ta umowa określa nam szczegółowo zobowiązania na przyszłość, tak? Czyli to, co kupujemy, ten nasz produkt, zatem tam musi się znaleźć cały właśnie opis, czym jest ta kawalerka na udziałach. Natomiast sam prawo, samo sposób korzystania i ten produkt powstaje nam tak naprawdę w umowie przeniesienia własności i tam zawierana jest umowa pomiędzy właśnie nabywcami, bo tutaj co do zasady mamy zazwyczaj dwóch nabywców, tak, którzy wzajemnie określają, że jeden nabywca będzie korzystał z części A, drugi nabywca będzie korzystał z części B, wyłącznie samodzielnie, bez udziału i ingerencji drugiego nabywcy, drugiego współwłaściciela. Rozumiem, że to wszystko ma odzwierciedlenie w księdze wieczystej, która jest tak naprawdę wizytówką takiej nieruchomości, takiego lokalu. Tak, oczywiście. Wprawdzie księga wieczysta jest prowadzona dla całego lokalu, natomiast w księdze wieczystej będzie znajdował się wpis w dziale trzecim w ramach praw i roszczeń, z którego jasno będzie wynikało, że danemu nabywcy będzie przysługiwało wyłączne prawo do korzystania z jego części, czyli z jego tej właśnie kawalerki na udziałach, z wyłączeniem jakichkolwiek praw drugiego współwłaściciela względem tej kawalerki. A pytanie zasadnicze, czy ja taki udział mogłabym sprzedać, darować, czy moje dzieci mogą go odziedziczyć? Oczywiście, nie ma tu żadnych ograniczeń. Proszę pamiętać, że udział w nieruchomości jest też prawem majątkowym, który podlega pełnemu rozporządzeniu. Mogę go zbyć, darować, mogę go zrobić przedmiotem spadku, także tutaj nie ma żadnych różnic względem standardowej nieruchomości. Rozumiem. Panie mecenasie, gdzie jeszcze tego typu umowy występują?
praktyce tak naprawdę takich umów jest wiele, ponieważ pamiętajmy o tym, że przecież często lokale nabywają na przykład partnerzy będący w nieformalnych związkach, osoby w małżeństwach, które mają rozdzielność majątkową, a w mojej praktyce na przykład często się zdarza, że rodzeństwo kupuje lokal i wtedy przecież następuje sytuacja, kiedy nabywają właśnie w ułamkach. Różnica oczywiście polega na tym, że w sytuacji kawalerek na udziałach mamy dodatkową regulację w postaci umowy, która określa, kto i jak może z danej części lokalu korzystać. Natomiast w momencie, kiedy właśnie partnerzy, małżonkowie czy inne osoby nabywają udziały, zazwyczaj takiej umowy nie zawierają, bo na tym etapie po prostu nie jest im potrzebna. Ale gdyby była im potrzebna taka umowa, czy mogą to zrobić? Oczywiście, bo to jest umowa, swoboda kontraktowania pomiędzy współwłaścicielami. Współwłaściciele na każdym etapie, jeżeli jest ich taka wola obustronna, mogą taką umowę zawrzeć, określając to, w jaki sposób będą korzystać ze swojej własności, bo tutaj prawo w zasadzie nie stanowi żadnych ograniczeń. A co z częściami wspólnymi, takimi jak korytarz? Tutaj oczywiście trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty prawne części wspólnych, bo jedną częścią wspólną jest tak zwana część wspólna budynku, która podlega regulacji ustawy o własności lokali. Drugim rodzajem części wspólnej są na przykład korytarze, które stanowią integralną część całego lokalu, a stanowią w zasadzie sposób dotarcia do poszczególnych części tego lokalu. I tutaj znowu mamy tą umowę właśnie o sposobie korzystania z części wspólnej, gdzie współwłaściciele określają, w jaki sposób będą korzystać z tego korytarza, co im wolno, a czego nie. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że przecież i logicznie, i prawnie niewiele się to różni chociażby od sposobu korzystania czy od nabywania garaży, na przykład miejsc postojowych w garażach podziemnych. To jest na tej samej zasadzie prawnej. Nabywam udział, a w ramach umowy określam, że korzystam z prostokąta o numerze na przykład 23, tak? Bez możliwości korzystania przez innego sąsiada. Tak? I tu będzie dokładnie to samo rozwiązanie. Ale z korytarza wtedy korzystamy wspólnie, na takich samych zasadach. Dokładnie. Dokładnie. Plus oczywiście wychodząc tutaj naprzeciw, od razu mając też jakby w głowie doświadczenie z praktyki, określamy, żeby z tego korytarza nie korzystać w jakiś tam sposób nadmierny. Tak? I uciążliwy. Tak jest. Dziękuję.